To bardzo cenna informacja dla władz miasta o tym, w jaki sposób rozwija się miasto. Natomiast musimy mieć również na względzie to, że spis kończy się 30 września, a spisało się niewiele ponad 50% mieszkańców Gorzowa. Dlatego też we wrześniu powtarzamy akcję z lipca tego roku, czyli w każdy wtorek we wrześniu Gminne Biuro Spisowe czynne jest dla interesantów do godziny 18. A poza tym przyjmujemy interesantów w każdy dzień pracujący urzędu w godzinach pracy. Te dane, które będą zebrane od mieszkańców, służą głównie budowaniu strategii. Poznajemy strukturę wiekową i nie tylko mieszkańców, więc to jest bardzo cenna informacja dla władz miasta. Te informacje zbierane są cyklicznie. W tym roku obchodziliśmy stulecie spisu i te akcje odbywają się co 10 lat, więc nie jest to żadna nowość. Uspokajam Państwa, te dane są na pewno bezpieczne. Od ubiegłego tygodnia przychodzą rachmistrzowie, dlatego że oprócz wywiadów tych telefonicznych, które budziły sporo wątpliwości, teraz są przeprowadzane wywiady bezpośrednie. Jeżeli ktoś nie chce rozmawiać z rachmistrzem telefonicznie, może umówić się na wizytę rachmistrza w domu. Jeżeli z różnych powodów ta wizyta w mieszkaniu respondenta nie jest możliwa, to każdy może spisać się sam na stronie www.spis.gov.pl. A jeżeli jest to z jakichkolwiek względów utrudnione albo niemożliwe, to wtedy zapraszamy do gminnego punktu spisowego w budynku urzędu przy ulicy Sikorskiego 34.